wiadomo po zapoznaniu, że odcinki będą bardzo szybkie. Momentami nawet szybsze niż mi się wydawało, szczególnie te polskie, które są bardzo fajne. Tutaj jednak są OS-y zupełnie inne, bardzo miękkie i już nawet na pierwszej pętli, jadąc jako 10-11 auto, droga się robi coraz gorsza z przejazdu na przejazd. Także nie jest łatwo, duże kolejny już na pierwszym przejeździe, a mamy przed sobą drugi, także na pewno będzie bardziej to pętla przełajowa i przeprawowa taka, no ale będzie podobnie dla wszystkich na drugiej pętli, także jesteśmy zadowoleni, ponieważ naprawdę fajnie się jedzie i nawet na tych no, zniszczonych już OS-ach nadzwyczaj fajnie mi się jechało, także to jest bardzo pozytywne. Cała trasa rajdu Polski dla Ciebie jest nowa, ale Litwa to w ogóle nowy chyba sportowo kraj? No, dla nas to akurat nie robi za dużej różnicy, chociaż jesteśmy zaskoczeni, ponieważ jest sporo kibiców, także zainteresowanie rajdem jest spore i sądzę, że to jest dobre dla rajdów, że nowe kraje mają możliwość poznania WRC. No i tradycyjnie Cię pytam, czy jesteś z tempa swojego zadowolony? Dzisiaj jesteś? No, ogólnie jestem zadowolony z jazdy. Szkoda wczorajszej wpadki, gdzie wyszły jeszcze stare korzenie wyścigowe, niestety. I dzisiaj zresztą też na dohamowaniu na asfalcie muszę trochę zmienić, ponieważ jak są dohamowania na asfalcie do skrzyżowania, ja słysząc, że jest asfalt, to automatycznie mi się kojarzy z dużo większą przyczepnością, a jest odwrotnie. Opony szutrowe, szczególnie na asfalcie pokrytym szutrem, nie mają się w co wbić, włapać i jest bardzo ślisko, także coś, lekcja nauczona, wyciągnięte wnioski, także cenna lekcja, dobrze, że się skończyło w miarę szczęśliwie. No i jesteśmy zadowoleni, trzeba tak dalej, jedziemy szczególnie dzisiaj bardzo bezpiecznie, ale też uważam, że dosyć szybko. Pozdrawiałeś wczoraj kibiców, czujesz ich wsparcie na tym rajdzie? No tak, no, bardzo duża ilość kibiców jest. Sądzę, że szczególnie jutro przyjedzie jeszcze większa ilość kibiców, jednak dzień na Litwie trochę przestraszył chyba ludzi. Jest dwa tylko OS-y, ale jeden tak naprawdę przejeżdżany dwa razy w Polsce dzisiaj, także sądzę, że na weekend jeszcze większa ilość kibiców przyjedzie. Bardzo fajnie, chociaż od razu mówię, że nie możemy i nie mamy czasu aż tyle, żeby im wszystkim podpisać, czy też autografy, czy też zrobić zdjęcia, no ale staramy się wykonać pracę w rajdówce i poza nią jak najlepiej.